Jarmark powiatowy w Sieradzu od początku miał promować to, co na ziemi sieradzkiej najlepsze. Nie inaczej było w tym roku. Siódma edycja imprezy odbyła się pod hasłem Smaki powiatu. Rozpoczęła ją tradycyjna parada, którą prowadzili starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki i radni Rady Powiatu. Za gospodarzami w barwnych strojach zaprezentowało się Sieradzkie Bractwo Kurkowe. Następnie w jarmarcznym korowodzie przeszły reprezentacje wszystkich gmin powiatu sieradzkiego z włodarzami, paniami z kół gospodyń wiejskich, strażakami i młodzieżą. Paradę zamykali motocykliści.
mieli jechać na plac wojewódzki w Sieradzu w dwóch grupach, reprezentującej gminę Błaszki grupie Choppers i Stowarzyszeniem Motocyklistów Sieradzanie. Jechali jako jedna, ponieważ wszyscy znają się i lubią. Gospodarz powiatu sieradzkiego powitał wszystkich uczestników jarmarku. Mieszkańcy powiatu sieradzkiego i ościennych powiatów, witam Was wszystkich na 7. jarmarku bardzo, bardzo serdecznie. Ten jarmark jest pod nazwą Smaki powiatu, jak smakuje powiat. I myślę, że dzisiaj z tego jadła, które tutaj jest na tym jarmarku, na pewno wszyscy skorzystacie. Ale w dniu dzisiejszym chciałem serdecznie powitać naszych gości. Przede wszystkim chciałem powitać panią marszałek województwa łódzkiego, panią Jolantę Ziębek-Dzik. Witam serdecznie przewodniczącą Rady w Marszałkowie, jest to pani Dorota Rył. Witam serdecznie naszą zaprzyjaźnioną koleżankę, która naprawdę wszystkie panie jak najbardziej jednoczy, jako przewodnicząca kół gospodyń wiejskich, panią Marysię Fornalczyk. Witam serdecznie naszych wójtów, którzy tutaj są, wszyscy ich doskonale znacie. I wszyscy, co tutaj stoimy, to są gospodarze. Gospodarze tego tutaj jarmarku. Dziękuję wszystkim, którzy stawili się na ten jarmark, abyśmy mogli w pierwszej części uczcić i podziękować Bogu za to, że dał nam w miarę dobre plony, że z tych pól pozbieraliśmy te kłosy. Dziękujemy Bogu za pogodę, że jednak 7. jarmark powiatowy zawsze jest z pogodą, bo od 7 lat, jak organizujemy jarmark, ta pogoda jest i za to dziękujemy jeszcze raz serdecznie. I drodzy Państwo, uważam 7. sieradzki jarmark powiatowy za otwarty. Dziękuję serdecznie. Reprezentacja gminy Burzenin wręczyła staroście wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców wsi Witów. Żeby na tym powiecie nigdy nie zabrakło chleba, żebyśmy ten powiat wspólnie razem budowali i myślę, że przy współpracy samorządu, gminnych samorządów, wójtów, burmistrzów, pań wójtów i marszałka również, myślę, że to wszystko, co jest, myślę, że ten powiat będzie się rozwijał. Ja również serdecznie dziękuję radnym gminnym i radnym powiatowym, którzy tutaj przybyli i ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja wszystkich serdecznie zapraszam do zgłębiania tych smaków gminnych, tych, którzy znają, aby mogli go jeszcze lepiej poznać, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować smaków gmin, aby dziś mogli spróbować tych smaków i zakochać się w nich tak na wiele, wiele lat. Myślę, że jest to bardzo, bardzo będzie przyjemne, choć upał nam doskwiera, ale te smaki przybiją wszystko. Chciałabym życzyć wspaniałego dnia. To już 7. jarmark powiatowy pod hasłem Smaki powiatu. Że w powiecie sieradzkim jest smacznie, to o tym wszyscy wiedzą. W końcu Burzenin to kraina mlekiem i miodem płynąca. A Wróblew to te słynne jaja, kurczaki. Nie wspomnę o regionalnych ziemniakach, warzywach. Także wiadomo, że spółdzielnia mleczarska w Sieradzu. Także w Sieradzu jest smacznie, o tym wszyscy wiemy. Dlatego chciałabym życzyć, żeby dzisiaj było kolorowo, głośno, wesoło, żebyście Państwo smakowali, bawili się i żeby w powiecie sieradzkim nigdy tego chleba nie zabrakło. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Po oficjalnym powitaniu scena przeszła w ręce artystów reprezentujących gminy. Najmłodsi i nieco starsi wokaliści wykonywali największe przeboje muzyki światowej, piosenki ludowe i podwórkowe. Zagrały kapele ludowe i zespoły rockowe. Nie zabrakło też tańca.
Zesło ku mnie z jagódkami, dziwne jak miło. Nazbierałam jagód dzwon, pójdę Jasiu, to ci dom. Dom ci jagód ze dzwonecka. Ci dziwo, zysło ku mnie z jagódka.
Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska gmin. Można było na nich spróbować wspaniałych potraw przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z hasłem siódmego jarmarku, smaki powiatu goście poznawali bezpośrednio u źródła. Potrawy, wędliny czy ciasta, owoce i warzywa z własnych gospodarstw, zdrowe i smaczne. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się patelnia plenerowa. Od początku jarmarku trwało gotowanie, ale i wokół sporo się działo. Mistrz kuchni Waldemar Załuski zaprosił do spróbowania swoich sił w gotowaniu, ale szefami rodzinnych drużyn byli najmłodsi. Najpierw zespoły losowały składniki, z których przez godzinę miały przygotować wyjątkowe danie. Praca szła doskonale, bo okazało się, że młodzi szefowie doskonale wiedzą, o co chodzi w gotowaniu. Gotowe potrawy oceniali starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki i mistrz kuchni Waldemar Załuski. Wszystkie drużyny dostały wspaniałe nagrody, m.in. sprzęt kuchenny i przyprawy. Tymczasem na ogromnej patelni przygotowywane było danie dnia – wieprzowina z ziemniakami po sieracku. Pachniało i smakowało wyśmienicie. Gospodarze powiatu wydali ponad 1000 porcji. Dodatkiem do wieprzowiny była gziczka produkowana przez sieracką mleczarnię Wartmilk. Wszystko tak pyszne, że palce lizać. Gwiazdą siódmego jarmarku powiatowego był zespół Loka. Myślę, że jeżeli wspólnie poprosimy zespół o jeszcze o występy, ja bardzo proszę o bis i oklaski i zespół jeszcze zechce wystąpić. Bardzo prosimy. Nikt nie wychodzi dzisiaj z imprezy, bo prawie będzie dzisiaj sam. Yeah.
Dobrze się bawiliście? Dziękuję wam serdecznie. Jarmark Sieradzki, który dzisiaj się odbył, uważam za zamknięty i wszystkich jeszcze raz zapraszam na przyszły rok, na drugą niedzielę września. Myślę, że będzie jeszcze więcej niespodzianek. Dziękuję wam serdecznie.